wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działamy. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Rok 2022 będzie w naszym województwie rokiem Polinegri. O gwieździe Hollywood opowiada specjalna wystawa w Urzędzie Marszałkowskim. Szerzej o tym wydarzeniu powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. W serwisie powiemy także o programie budowy obwodnic w regionie, a także o naborze do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. Pola Negri, wielka gwiazda filmowa, pierwsza Europejka, która odniosła sukces w Hollywood, to właśnie tej postaci będzie poświęcony najbliższy rok w naszym województwie. Życie, twórczość i osiągnięcia gwiazdy mają być inspiracją i popchnąć nas w kierunku realizacji swoich marzeń. Nieprawdopodobnej historii naszej krajanki z Lipna, która zrobiła karierę w Los Angeles, była muzą kina przedwojennego, rozpoznawaną na całym świecie, docenianą i uwielbianą. No my ją też kochamy, dlatego rok 2023 chcielibyśmy, aby był rokiem, który daje nam inspirację i wiarę w to, że możemy dotykać gwiazd, że wszystko w życiu jest możliwe, jeśli naprawdę czegoś się chce i trochę nam sprzyja szczęście. Barbara Apolonia Chałupiec urodziła się 2 stycznia 1897 roku w Lipnie. Pierwsze sukcesy teatralne i filmowe święciła w Warszawie. Po wyjeździe do Berlina rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera. Wystąpiła w 63 filmach w Polsce, Niemczech, USA i w Anglii. Pola miała dużą świadomość siebie, miała świadomość swoich pasji, swoich marzeń i swoich możliwości. Była niezwykle pracowita, wytrwała, odważna, ciekawa świata, którą też dała jej rodzina, która nie bała się tego świata, która wędrowała, która przybyła ze Słowacji przez Warszawę do Lipna i to właśnie z Lipna, tego małego miasteczka, Pola wyruszyła w wielki świat. W tym roku przypada 125. rocznica urodzin gwiazdy. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim otwarto wystawę poświęconą Poli Negri. Znalazły się na niej pocztówki, fotografie, dokumenty, płyty winylowe czy autograf aktorki, które w interesujący sposób opowiadają o tej wielkiej hollywoodzkiej gwieździe kina niemego. Są także portrety namalowane przez lokalnego artystę. Pola to kobieta o tysiącu twarzach. To są portrety, zdjęcia, które są oryginalne, a ona wygląda na każdym zdjęciu inaczej. I w życiu prywatnym, i w rolach głównych, które grała. W 2021 roku Pola Negri uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie otrzymała pośmiertnie tytuł honorowej obywatelki miasta Lipna. Tam też od lat kultywowana jest pamięć o tej niezwykłej artystce. Pamięć o Poli Negri w Lipnie kultywujemy poprzez organizowanie festiwalu, corocznego festiwalu, który już w tym roku będzie 15. edycją. Jest to festiwal poświęcony filmom Poli Negri i nie tylko. Nie tylko też Poli Negri filmami niemymi zajmujemy się, ale też bardziej współczesnymi na tamte czasy, czyli dźwiękowe filmy też przedstawiamy naszym widzom. Poprzez też
nasza kapituła Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Poli Negri przyznaje co roku na festiwal nagrodę, statuetkę Politki dla osoby, która wyjątkowo wyróżniła się w świecie filmu, kina, sztuki. Urząd Marszałkowski jest wydawcą komiksu, który przedstawia losy polskiej królowej Hollywood. Przywrócenie połączenia Toruń-Sierpc przez Lipno okazało się sukcesem. Codziennie trasę tę pokonuje wielu podróżnych. Samorząd województwa rozważa stworzenie siatki połączeń metropolitalnych, które zachęcą mieszkańców do korzystania z tej formy transportu. Od kwietnia dwa kolejne, więc bardzo się cieszę, że ta linia się rozwija. A też najważniejsze jest to, że się interesują tą linią wszyscy już w tej chwili. Mówię tu o samorządowcach, bo i Toruń, i wszystkie gminy wzdłuż linii kolejowej leżące, czy na linii kolejowej leżące, aby rozmawiać o kolei metropolitalnej. No jest to świetna możliwość do rozwinięcia tego połączenia i położenia takiej liczby połączeń, które będą właściwie metrem. Na posiedzeniu Sejmik Województwa przyjął także stanowisko, w którym wyraża zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy zmierzającego do przekazania Węgrom cennego XV-wiecznego manuskryptu znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Sejmik zobowiązuje w nim marszałka województwa do starań, by Sejm projekt odrzucił oraz do zwrócenia się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o interwencję w tej sprawie. My nie możemy w żaden sposób zaakceptować w ogóle takiego sposobu traktowania czegoś, czym opiekujemy się jako samorząd, dbając o te zbiory naprawdę z wielką pieczołowitością, inwestując ogromne pieniądze, ich waloryzację, ich pielęgnację, konserwację. Jeżeli Państwo mieli okazję zapoznać się z tym dziełem, widzą, że jest ono w doskonałej formie. To nie jest zabytek zaniedbany, to jest po prostu perła w naszej kolekcji, ale to dlatego, że niesamowici konserwatorzy, biblioteka pracują nad naszymi zbiorami w cichości swoich pracowni, ale po to, żeby przetrwał kolejne setki lat. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić, że nasze zasoby i właśnie tak pieczołowicie pielęgnowane będziemy je tracić. Manuskrypt kodeksu Macieja Korwina to jeden z najcenniejszych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV wieku, stanowiącego dziedzictwo regionalne związane z Toruniem i jego historią od XVI wieku. Blisko miliard złotych pochłonie realizowany przez samorząd województwa program budowy obwodnic 14 miast. Trzy z nich mają obecnie wysoki priorytet i niedługo rozpocznie się ich realizacja. Pisaliśmy wnioski do rządu o wsparcie finansowe, dzięki czemu udało się uzyskać pozytywną odpowiedź na trzy takie wnioski. Dlatego też można z całą pewnością powiedzieć, że trzy obwodnice mają taki szczególny priorytet. Jest to obwodnica w Tucholi, obwodnica w Rypinie i w Brodnicy. Łącznie, jak dobrze pamiętam, na te trzy obwodnice uzyskaliśmy zapewnienie pomocy w wysokości ponad 170 bodajże 6 milionów złotych. Obecnie trwają prace nad koncepcjami przebiegu tych trzech tras. W Rypinie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu obwodnicy. 1 lutego rozpoczęły się konsultacje. Zapraszamy mieszkańców, podmioty tam funkcjonujące, żeby się na ten temat wypowiedziały. I czekamy na te uwagi, bo chcemy oczywiście jak najszybciej ten korytarz wybrać, poddać po pełnej procedurze środowiskowej, wybrać, zaakceptować, a potem oczywiście dalsze prace projektowe związane z tym korytarzem. Więc potwierdzam, zapraszamy mieszkańców, między innymi Rypina, do takich konsultacji. W połowie roku rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy Lubrańca, która powstaje w trybie zaprojektuj i wybuduj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270. Mamy zabezpieczenie finansowe w ramach obecnego regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, czyli środki finansowe są. Mamy wybraną firmę, która w trybie projektuj i wybuduj prowadzi tam na tym etapie, w zasadzie kończy prace projektowe. Oczekujemy, że decyzja wojewody, tak zwana ZRID-owska, pozwalająca na wejście na plac budowy i budowę
uzyskamy ją na wiosnę tego roku i będziemy mogli po prostu rozpocząć prace już typowo budowlane. Budowa obwodnic jest ściśle realizowana przy współpracy z lokalnymi samorządami. Określają one m.in. współpracę finansową oraz współdziałanie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych. Wierzymy głęboko w to, że ta ścisła współpraca między stroną rządową a stroną samorządową przyczyni się do tego, że proces wydawania decyzji będzie znacznie szybszy i rzeczywiście uda nam się ostatecznie zrealizować nasze zamierzenie. Dodatkowo na ten rok przewidziano także szereg prac na drogach wojewódzkich. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew, łyżwiarze figurowi z Torunia, będą reprezentować nasz kraj i region podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Występ łyżwiarzy będzie można podziwiać już w najbliższy weekend, a powodzenia zawodnikom życzył marszałek Piotr Całbecki. No będziemy czekać z niecierpliwością na ich występy. Mam nadzieję, że przyjadą z laurami i będziemy mogli jeszcze raz się spotkać, już wtedy gratulując pięknych wyników w reprezentowaniu na Olimpiadzie Polski. Sportowcy odebrali z rąk gospodarza regionu flagę kujawsko-pomorskiego, którą zabrali ze sobą na igrzyska. Dla nas to jest ogromne wsparcie i daje też taką motywację, że możemy tu w Toruniu walczyć i dobrze trenować, dążyć po swoje marzenia. Zakładamy cele czystych dwóch programów i rekordów sezonów, powiedzmy, i miejmy nadzieję, że publiczność to odbierze bardzo dobrze i pokażemy się z jak najlepszej strony. W spotkaniu z zawodnikami w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także prezes klubu MKS Aksel Toruń Marek Kaliszek i trenerka olimpijczyków Sylwia Nowak-Trębacka. To będą bardzo ciężkie igrzyska. Głównym i nadrzędnym celem chyba jak u wszystkich w tej chwili to jest pozostać w zdrowiu i wystartować. Niestety bazując na własnym doświadczeniu wiem, że choroba może wykluczyć w każdym momencie. Ja musiałam zostać w Toruniu, nie byłam na Igrzyskach Europy właśnie dlatego, że tuż przed wyjazdem zachorowałam na COVID. Mam nadzieję, że moi zawodnicy będą mieli możliwość wystartowania i zaprezentowania się na Igrzyskach. Oczywiście celem dwa dobre, mocne programy, ale to naprawdę muszą być bardzo mocne programy, żebyśmy gdzieś tam mogli liczyć na miejsce podobne do miejsca, jakie zajęliśmy na ubiegłych Igrzyskach. Poza złotymi medalistami Mistrzostw Polski Natalią Kaliszek i Maksymem Spodyrjewem o medal w Pekinie będzie walczyła także solistka Jekaterina Kurakowa, która podczas Mistrzostw Europy w Tallinie uzyskała najlepszy wynik w historii polskiego kobiecego łyżwiarstwa figurowego. Urząd Marszałkowski ogłasza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki temu młodzi ludzie z regionu mogą mieć realny wpływ na przyszłość swojej społeczności. Inicjatorką jest obecna przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska. Czekam na młodych ludzi, którzy będą zaangażowani, którzy będą reprezentantami, tak jak powiedziałam, swoich grup. Zależy mi na tym, żebyśmy mieli reprezentantów różnych powiatów, właściwie wszystkich powiatów, bo wtedy dopiero ten sejmik będzie mógł działać prężnie. Wśród zadań Młodzieżowego Sejmiku znajdą się m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży podejmowanych przez Sejmik czy współudział przy tworzeniu wojewódzkich dokumentów strategicznych. Młodzi ludzie będą mieli przestrzeń do prezentowania poglądów, pomysłów i interesów swojego pokolenia. Młodzi ludzie wypowiadają się, że to jest bardzo ważna platforma do tego, by rzeczywiście być słyszalnym. Przede wszystkim można opiniować też uchwały dorosłego sejmiku. Mam nadzieję, że będę mogła również zwrócić się do nich o to, by byli takim ciałem doradczym, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie właśnie edukacji, kultury, środowiska. W skład wejdzie 30 członków w wieku 16-21 lat. Zgłoszenia należy dostarczyć do 11 marca do Kancelarii Sejmiku Województwa. Wymagane dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.
wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Thank you.